Okej, tak więc sprawdzam teraz sprzęt. Taki kupiliśmy mały gimbal poręczny do telefonu, żeby to było na motocykl. A więc może małe wyjaśnienie najpierw. Przez 2 lata mieszkaliśmy w Brazylii. Mieliśmy wyjechać początkowo tylko na pół roku, ale rozmaite sprawy zatrzymały nas na prawie 2 lata. Tak więc ten powrót do Europy jest dla nas takim wielkim wydarzeniem, no bo w końcu, tak? I pracowaliśmy przez 6 miesięcy u księdza na parafii. Po 6 miesiącach wynajęliśmy sobie jedno mieszkanie, potem drugie. No i w tym drugim spędziliśmy mniej więcej 1,5 roku. Tak więc jesteśmy też w czasie pandemii, tej pierwszej koronawirusa, i nie decydujemy się na lot bezpośrednio do Polski, tylko do Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Dlatego, że na tamten czas bilety do Wielkiej Brytanii kosztują po prostu dużo, dużo mniej. To jest około 3,5 tysiąca za 2 osoby, natomiast lot do Polski kosztuje prawie 9 tysięcy. No i w Anglii musimy odbyć 2-tygodniową kwarantannę. No ale w końcu nie wiem, jak z tym motocyklem będzie, bo żona jest zmęczona już. Tajta, jesteś zmęczona. A bo to w Brazylii nam dali w kość. Brazylia to jest bardzo ciężki kraj do życia. No i że tak powiem, chcemy troszkę spokoju, a na motocyklu to mogą różne przygody wyniknąć. Co my tu jeszcze mamy? A, jakiegoś maila. Opracowaliśmy dzisiaj cały dzień, tak więc teraz idziemy do takiej strefy relaksu w miejscu, gdzie mieszkamy. To jest w ogóle dom studencki, ale bardzo fajny. Mamy trochę bałagan dzisiaj, ale mogę wam pokazać, że no, wszystko nowiutkie, tam biurko z komputerami naszymi. Tutaj taki aneks kuchenny, łazienka, tak. Tak więc maleństwo, no i tak spędzamy 2 tygodnie. O, dobra, powiem, że musieliśmy się wyrwać do sklepu, bo niestety no, Anglicy nam kazali siedzieć w domu, ale to co my sprawdzaliśmy, jeżeli chodzi o dostawy jedzenia, no to nie działało. Tesco nie dowoziło jedzenia, tak więc no, czy tam jakieś inne, co poszukiwaliśmy i musieliśmy jechać do Tesco, tak więc poszliśmy oczywiście bardzo późno, żeby tam już nikogo nie było. Trochę jak w wariacie wyglądaliśmy, no bo biegaliśmy po tym sklepie w 10:30. Oni zamykali o 11, tam już częściowo było powłączane. No ale no, chcieliśmy uniknąć odczuć, tak? No i też muszę się przyznać, że 2 razy się na mszę niedzielną wymsknęliśmy, no bo kurczę, to już wolę dostać ten mandat 1000 funtów niż nie iść na mszę, no. Taka prawda. Tak więc idziemy teraz do takiej strefy relaksu, też jesteśmy po pracy, ona jest oczywiście w środku, tak więc no, widzimy, że ten budynek jest prawie pusty, tam są pojedyncze osoby, tak więc chyba nikomu nie powinniśmy zagrażać. No i myślę, że spędzimy tam trochę czasu, posiedzimy, pogadamy z Talitą, będziemy w trochę innym miejscu niż w tych 4 kątach, bo one, no mimo tego, że są bardzo fajne i wygodne, no to niestety jak siedzisz zamknięty tyle, a my już siedzieliśmy zamknięci bardzo długo, bo Brazylia jest takim krajem, który jest piękny, natura jest piękna, ale niestety życie tam jest bardzo wyizolowane ze względu na olbrzymie niebezpieczeństwo, tak więc zbieramy się, nie wiem, czy ja będę kamerę trzymał tam w przedpokoju, jak będziemy szli, chyba nie, chyba wyłączę, no. Cały czas waham się, czy powinniśmy jechać motocyklem, czy samochodem. W Anglii zakup dobrego motocykla to jest mniej więcej koszt zakup dobrego samochodu. Oczywiście nie mówimy tutaj o najnowszym sprzęcie, ale takim powiedzmy 15-letnim. Jako że Anglicy troszkę lepiej dbają o te samochody i motocykle, można znaleźć coś naprawdę fajnego za no, poniżej 10 tysięcy złotych. I tak więc też szukamy. Dla mnie motocykl jest trochę bardziej romantyczny. 5 lat wcześniej jechałem na pielgrzymkę na kanonizację świętego Jana Pawła II i tą pielgrzymkę właśnie odbyłem na motocyklu i doskonale mam w pamięci wszystkie obrazy, jakby to było dzisiaj. Dlatego też namawiałem moją żonę na motocykl, ale jesteśmy już, tak jak mówiłem wcześniej, zmęczeni, tak więc oglądam też samochody. Natomiast chciałbym wam się przyznać do jednej historii, która właśnie też mi się przydarzyła w momencie, kiedy poszukiwałem motocykla 5 lat temu. Posłuchajcie. No i sytuacja była taka, że ja nie wiedziałem, który motocykl kupić. Bo były 2 motocykle i ogólnie jeden był mocniejszy, drugi był słabszy. I też była... Aha, ona idzie tutaj. To musi iść. You wanna know where it is? Going there.
You know where it is? I think it was over there. It was not here, no. You were seeing there? Here. Yeah? Yeah. Aha. No i było tak, że ja miałem kupić motocykl. Jeden mi się podobał bardziej. To była Maxim. Yamaha czy Honda? Honda Maxim, Yamaha Maxim. Nie pamiętam. Ale pojemność 800. I był drugi, ale był starszy. I to była 1200 czy 1100. Ale ona mi się nie podobała, bo ona miała takie kwadratowe światło. Ja chciałem tą drugą tego Maxima, bo już go widziałem. Tylko, że on nie miał dokumentów. A w Polsce zarejestrowanie tego motocykla to by zajęło 2-3 tygodnie. I ja po prostu musiałem kupić ten większy, ten 1100, ten starszy ten z tą kwadratową lampą, ale jakoś tak się trafiło, że pojechałem do znajomych na wspólnotę i tam ksiądz zrobił adorację na mszy i poszedł. No i nie wrócił przez 2,5 godziny. Zapomniał po prostu, postawił sakrament Pana Jezusa i se poszedł i nie wrócił. Tak więc, a bardzo dobrze zrobił, bo ja podczas tej adoracji przedyskutowałem dogłębnie kwestię motocykla i tak mówię, Panie Jezu, bym wolał tego czarnego, tego niezarejestrowanego, no ale nie zdążę z dokumentami, bo kanonizacja, żebym ja zdążył, to muszę wyjechać za tydzień, to nie dam rady z dokumentami. Nie mam tablicy rejestracyjnej. I tak usłyszałem z tyłu głowy, masz tablicę rejestracyjną. Mam tablicę rejestracyjną? No naprawdę. Masz tablicę rejestracyjną. I tak myślę, faktycznie mam. I przyznał się, że ja kupiłem ten motocykl na siebie. Ja zarejestrowałem go na siebie, znaczy dałem dokumenty do rejestracji, ale nie miałem tablicy. I jako tablicę użyłem tablicy od mojego samochodu, który jest amerykański i który też miał tablicę w kształcie motocyklowej. I po prostu tą tablicę przykręciłem, bo no nie miałem z czym jechać, tak? A już trzeba było jechać teraz na dniach. Tak więc no taki grzeszek czy nie grzeszek? No, na adoracji mi przyszło, tak więc nie podejrzewam, żeby. Zresztą patrzy się po owocach też i ja przyjechałem na tej tablicy całą Europę, całutką Europę. Od Polski, przez Niemcy, przez Austrię, przez Włochy, potem do Hiszpanii pojechałem, potem przyjechałem przez Francję, potem przez Słowenię, znowu chyba przez kawałek Włoch, Chorwację i pojechałem do Medjugorje i potem wróciłem. Tak więc i mnie złapała policja nawet. No, złapała mnie policja i też dałem radę z tego wybrnąć. Tak więc to taki grzeszek, ale ogólnie no dojechałem, nic się nikomu nie stało. Motocykl był ubezpieczony, pamiętam, bo taka pani mi robiła ubezpieczenia bez rejestracji. Zresztą w tamtym momencie chyba można było zrobić tak, że można było mieć ubezpieczenie takie na czas rejestracji. Nie pamiętam, jak to dokładnie działało, ale wiem, że ja dokumenty de facto miałem, tylko nie miałem tablic i właśnie tak sobie zastąpiłem. Tak więc no, Pan Bóg czasami pokazuje takie rzeczy nietypowe, takie wyjście nietypowe. I no to było złamanie prawa, tak? No ale Pan Bóg tak mnie jakby wiódł przez tą Europę, że ja dałem radę pojechać tam, gdzie miałem, zrobić to, co miałem i wrócić. I też podczas tamtej przygody motocyklowej, no bo to zrobiłem wtedy, nie chcę teraz skłamać, ale między 6 a 7 tysięcy kilometrów. Nie było mi 5 tygodni w domu. 5 albo 6 tygodni, coś koło tego. Poznałem wtedy, pamiętam, no jedną z bardzo ważnych osób dla mnie, później się okazało, siostrę Jacyntę w Medjugorje. W Medjugorje to właściwie miałem nie jechać tam, ale była taka też sytuacja, że ja jeszcze znałem z Wrocławia takiego bezdomnego. I ten bezdomny trochę, to czasem go tam zapraszałem, żeby mógł się przespać i tak dalej. Dałem kilka razy kolację i tak dalej. I tak się stało, że on wyszedł z bezdomności. I wygrał na loterii. Wygrał, nie pamiętam, ale wygrał chyba z 10 tysięcy euro. Czy to trochę ponad. Bo tam też pojechał potem pracować chyba do Belgii czy do Holandii. W każdym razie wygrał duże pieniądze jak na niego i zaczął podróżować. Pojechał do Szwecji, pojechał gdzieś tam
I się zgadaliśmy tuż przed moim wyjazdem. Mówię, słuchaj, ja wyjeżdżam, tak, tutaj nie przychodź, bo tego i jeszcze jakieś tam chyba miałem jego rzeczy, bo on czasami mi tam zostawiał coś. I jeżeli chcesz, to ja to muszę gdzieś zostawić, wiesz, bo ja to już mnie nie będzie tutaj. Musisz to odebrać skądś, tak? A on mówi, a gdzie jedziesz? No i właśnie powiedział mi wtedy, że wygrał tą wygraną, tak? I mówi, że on będzie też jechał do Hiszpanii. Ja miałem jechać do Hiszpanii. I mówię, słuchaj, no to super sprawa, to się spotkamy w ogóle, co nie? On miał jechać do Barcelony, tylko też to było tak, że on był chyba tydzień po tym, jak ja dojechałem do Hiszpanii. Ja sobie jeszcze pojechałem do Madrytu. I potem wróciłem do Barcelony i czekałem na niego. Bo tak byliśmy umówieni, ale jego telefon przestał odpowiadać. I nie mam kontaktu z nim dzisiaj, tak więc nie wiem, co się u niego dzieje. Piotrek, jeżeli ty to oglądasz, to się odezwij, bo jestem ciekaw, bo ty też miałeś tutaj właśnie udział w tej przygodzie. Do czego dążę? Piotrek mnie wstrzymał w tej Hiszpanii, w tym Madrycie, na tyle, że ja zacząłem tam po prostu się nudzić i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, tak? Bo to tam chyba nieco ponad tydzień trwało. I nie chciałem, no i Piotrek się nie zjawił, tak? I frustracja, no nie może tak się moja podróż skończyć, taką, że ja teraz po prostu po tym złym wydarzeniu wracam do Polski i tak kończę moją pielgrzymkę. I postanowiłem pojechać do Medjugorje jeszcze, tam no do tych objawień, do Matki Bożej. I na miejscu, no to było przynajmniej z Barcelony, nie wiem, około 2000 km. Tak więc taka podróż też już ciężka. Chorwacja była bardzo gorąca, pamiętam. Ja miałem wtedy chyba czarny kask, tak więc dała mi ta podróż kość. Ale na miejscu pamiętam, że chciałem jakby no z Polakami już, bo to też już byłem tak 4-5 tygodni bez Polaków i już tak mówię, a to dobrze by było po prostu tutaj się z jakimiś Polakami spiknąć. No i patrzę polskie oto i mówię, to ja będę w tym domu mieszkał. Ale nie było tam nikogo, oni chyba wyszli, tak więc ja poszedłem tam się dowiedzieć, czy oni są, czy chyba nawet nie dowiadywałem się, ale tak sobie postanowiłem, że to gdzie jest ten autokar, to ja tutaj będę spał dzisiaj. No i poszedłem wtedy na spowiedź do Medjugorje, bo to też już nie byłem bez spowiedzi jakiś tam czas. I pojechałem na tą spowiedź do Medjugorje, do sanktuarium. Dostawiłem ten autokar tych tam Polaków. I pojechałem na spowiedź. No i w kolejce do spowiedzi, bo tam są ogromne jakby kolejki do spowiedzi, zacząłem rozmawiać z Polakami. No bo Polaków tam już było mnóstwo. No i oni zaprosili mnie na nocleg. Mówię, tak, super. No bo dowiedzieli się, że motocyklista, że na pielgrzymce, że właśnie u Jana Pawła byłem na kanonizacji, że tam pojechałem do Hiszpanii. To słuchaj, to nie ma sprawy, to my ci załatwimy nocleg. To jest taka siostra i ona ci wszystko powie. No to dobra, to ja po prostu po spowiedzi to pokażecie mi, gdzie mieszkacie. I dobra. I pokazali mi, gdzie mieszkali i to było dokładnie to miejsce, gdzie stał ten autokar, który ja sobie patrzyłem. Tak więc tam poznałem siostrę Jacyntę, dzięki której jestem tu, gdzie jestem. To znaczy, no nie mówię, że ona jakoś tam moje życie odmieniła, bo to myślę, że Pan Bóg zrobił, ale to, co ona zrobiła, ona mnie, ja ją poznałem, w ogóle zaprzyjaźniliśmy się, jesteśmy przyjaciółmi na dzisiaj, bardzo ją kocham i tak dalej. Pozdrawiam cię, siostro Jacinto. Z nią też nagramy w ogóle jeden odcinek, mam nadzieję, w Medjugorje. I co ta siostra dla mnie zrobiła? Ta siostra jeździła do Medjugorje regularnie i podczas któregoś z późniejszych pobytów poznała księdza, misjonarza Brazylii. I on zaprasza wtedy wszystkich do Brazylii, do siebie na parafię. I ona miała tam jechać na tą parafię, no bo tak się poznali i tak dalej. I poprosiła mnie, żebym znalazł bilety. I mnie tak coś kroczyło. Mówię, kurczę, jak ja bym chciał tam do tej Brazylii pojechać. No chciałbym po prostu zobaczyć inny kontynent, tak? I coś powiedzieć o czystości. Bo wtedy pracowałem w grupie takiej, która przygotowywała do małżeństwa, do życia w czystości. No i bardzo chciałem do tej Brazylii pojechać, też powiedzieć Brazylijczykom o tej czystości i tak dalej, co ja się nauczyłem pięknie. Tak więc no, ale no, nie mogę się wypchać, tak? I oni w pewnym momencie mi zaproponowali, słuchaj, to ty jedź z nami w ogóle, wiesz, bo ten ksiądz każdego zaprasza, to ty też możesz pojechać. No i tak pojechałem z nimi. No i na miejscu była
Talita, you was at the place in Brazil when I came there. Yeah? When I came from, with your sister Jacinta. Yes, but I saw you like a couple days after. Yeah. No i właśnie, tam była moja przyszła żona. Tak więc no, niezbadane są drogi pańskie. I ja się zakochałem po prostu w momencie, kiedy ją zobaczyłem tam na jednej z parafii od pierwszego wejrzenia. I byłem w stanie dla niej zrobić rzeczy, gdzie nie byłem w stanie zrobić tych rzeczy dla nikogo, tylko dla niej. Tak więc nie rozmawialiśmy akurat tego razu. Zaczęliśmy rozmawiać dopiero później, bo ja później się pochorowałem, miałem kłopoty żołądkowe i wyjechałem w ogóle nie mając kontaktu do żadnego telefonicznego, nic. Bo w momencie, kiedy coś chciałem zrobić, to już byłem chory i to ta moja choroba trwała aż do samego wylotu. Dopiero przeszło mi w samym samolocie. Co w ogóle było, mogę wam powiedzieć, bo to było śmieszne. To był kamień. Ja miałem, mi się zablokowała nerka, tak? Czy się przetkała chyba, no bo jakby się zablokowała, to by mi się zaraz krew zatruła i byłaby tragedia tam w Brazylii. Ale ona się chyba przetkała i trzymało mnie to naprawdę kilka dobrych dni. Dopiero w samolocie, kiedy się, czy się rozprężało, czy się sprężało powietrze, chyba się rozprężało, ten kamień mi wyskoczył i odblokował. Ja się zacząłem czuć dobrze znowu. I przez to wszystko nie złapałem kontaktu do mojej żony. I dopiero 5 tygodni trwało to, jak ja się do niej dokopałem, bo chciałem szukać, ja wiedziałem, jak się nazywa Talita, ale źle pisałem jej imię. I szukałem w znajomych tego księdza, który nas tam zaprosił, ale nie mogłem znaleźć, bo ona nie jest Talitha, jak ja pisałem, tylko Talita. I zajęło mi to 5 tygodni dochodzenia do tego. No i ją znalazłem. Przywitaliśmy się pięknie, złożyliśmy sobie życzenia noworoczne, bo to tak było. I wtedy się nasza miłość zaczęła. Zaczęliśmy o sobie opowiadać. I ja też zobaczyłem, że ona wszystko to, co mówi, to potem się potwierdza. Tak? Ja czasami jest tak, że dziewczyna coś mówi i się potem okazuje, że wcale to nie jest tak, jak ona mówi o sobie, tylko no, tak się reklamuje jakoś. A Tajta była taka bardzo szczera i wszystko to, co ona mówiła, jakby później się potwierdzało jakby w innych zdaniach, w innych jakichś rozmowach, tak? Że faktycznie tak jest, no bo to, co ona mówiła wcześniej, no to by nie mogło być tak, jeżeli by na to pytanie odpowiedziała inaczej. I mi się to wszystko potwierdzało. Ja też, szczerze powiedziawszy, to nie byłem taki otwarty do dziewczyn, dlatego że byłem po jakimś tam związku, który się skończył nie najlepiej. Byłem trochę też poharatany po poprzednich związkach i tutaj bardzo się modliłem, mówię: Panie Boże, jeżeli Ty chcesz, żebym ja się przed tą dziewczyną otworzył, to musisz mi dać jakiś znak. I umówiłem się na znak i ten znak dostałem, konkretny znak, po prostu Pan Bóg mi taki, jaki poprosiłem, to mi zesłał i ja w tym momencie zacząłem się otwierać na nią. I co? I dzisiaj jesteśmy już, 3 lata małżeństwo. Tak więc nie wiem, co się podczas tej podróży stanie. Wiem, że muszę zrobić więcej niż miałem, bo nie mogę znaleźć osób lokalców nie mogę znaleźć, którzy mi opowiedzą w Nursi, czy w tym, czy w, jak to się mówi, w Sienie, czy tam w Salonikach, o tych świętych właśnie, ich lokalnych. No nie znalazłem tych osób, natomiast muszę chyba sam przeczytać. Tajta nie lubi kamery za bardzo, chociaż już wystąpiła w jednym filmie naszym, ale jako Matka Boża, ale no to był taki film fabularny, ale już teraz nie będę je męczył, będę to nagrywał sam, tak więc muszę po prostu o tych wszystkich świętych przeczytać, żeby wam to po prostu opowiedzieć, no. Bo to jest, myślę, że mega ważne. Te święci, no, chronią Europę, no. Nadają mi dobry ton. Jak się modlimy do nich, to pokazują, gdzie się powinno iść. I myślę, że bardzo ważna sprawa. Nie chcę odgadywać, teraz co się okaże, ale to się wszystko okaże w następnych dniach. My jesteśmy już przygotowani tak częściowo, mamy już cały sprzęt mobilny. No i to wszystko miało być na motocykl, ale chyba jednak samochód. No. Chyba jednak samochód. Wiem, że to nie jest to samo, ale też już po prostu mamy jakiś tam swój limit psychiczny i po Brazylii po prostu, no boimy się, że coś się stanie i że nie mamy siły po prostu takiej,
psychicznej siły, żeby jakieś tam kolejne przeciwności przezwyciężać. A wierzcie mi, że nawet jeżeli wybierzemy samochód, to ich będzie sporo. Tak więc tyle na dzisiaj. Jutro zobaczymy samochód. Czy go kupimy, czy nie. Słyszałem kiedyś od pewnego księdza, że te dobre pragnienia w naszym sercu zaszywa sam Pan Bóg i głęboko wierzę, że tak jest. Natomiast każde takie pragnienie, które mamy, na pewno trzeba rozeznawać, skąd ono pochodzi, jaki przynosi owoc w moim życiu, czy ma właśnie służyć Panu Bogu, czy ma właśnie może służyć mi samemu. Jak dowiecie się z kolejnego odcinka, zdecydowaliśmy się jednak na samochód. I na tamten czas nie wiedzieliśmy, jak to była dla nas ważna i dobra decyzja. Bo gdybyśmy wzięli motocykl, tak jak planowaliśmy pierwotnie, mielibyśmy kłopot przez najbliższe kilka miesięcy. Całe szczęście, no, też mi się tak wydaje, że Pan Bóg tak pokierował naszymi, może i też pragnieniami, że nie zrobiliśmy tego błędu. On już wiedział, Pan Bóg wie o naszej przyszłości, wie, co nas ma spotkać, tak więc pójście Jego drogą i za Jego inspiracją czy natchnieniem to jest najlepsze, co możemy zrobić, dlatego że to jest taka droga optymalna dla nas. Możemy wybrać inną, możemy na przykład nie zgodzić się z naszym powołaniem, jeżeli czujemy przykładowo, że chcemy być księdzem czy siostrą zakonną i jednak weźmiemy co innego, zrobimy to, jak nam się podoba i też będziemy żyć. Natomiast to, co Pan Bóg nam proponuje, jest zawsze optymalne i jest najłatwiejsze. Najłatwiejsze, ale jeżeli chodzi o zbawienie, nie jeżeli chodzi o prostość drogi na tym świecie, ale jeżeli chodzi o naszą drogę do nieba.